Hej, witajcie, z tej strony Bobro, na waszych ekranach Steins Gate. Jesteśmy teraz podczas Faris Cupa. Zobaczmy, co się tu właściwie dzieje. Daru jest uczestnikiem pierwszej rundy. Został insta zabity przez Faris. Jaki słabeusz. On mówił, że to ja będę brzmieniem. A może to Faris jest zbyt silna? Ale na czym polega ta gra? Chwila, coś przeklikałem. Rynet Access Battlers jest podobny do szachów. Jest specjalna szachownica, specjalna plansza, gdzie walczycie używając kawałków figurek ustawionych w rzędach. Zasady są dosyć skomplikowane, ale ogólnie punktem gry jest to, żeby dostarczyć swoje figury do obozu wroga. Człowiek przemyci najwięcej figurek do obozu wroga, wygrywa. Faris gra przeciwko 10 ludzi naraz. Rusza się od stołu do stołu w okrągu, w kółku, robiąc ruch, zanim przejdzie dalej. Dobra jest. W Go, Shogi i szachach to jest nazywane równoczesną wystawą, równoczesnym pokazem. Zaawansowani gracze trzymają to, żeby pokazać swoje... pokazują to, żeby pokazać swój kunszt. A Faris wydaje się być naprawdę mega uzdolniona. Darek powiedział to Daru. Wszystkie 10... ta dziesiątka z pierwszej rundy została zniszczona w 15 minut. Mam nadzieję, że następna grupa spróbuje trochę bardziej. Cholera, Faris. Nie bądź zbyt taka zuchwała. Tak położyłem się, w sensie tak oparłem się o ścianę i w ciszy oglądałem mecze drugiej rundy. Faris-chan jest naprawdę silna. Mayuri wróciła z przerwy z piciem w ręce i wyszeptała to do mnie. Mayushi jest zła w Rynet, więc jestem naprawdę zazdrosna. Co byś zrobiła, gdybyś była w tym dobra? Nie wiesz? Rynet Access Battlers nie jest tylko popularny w Akibie. To jest światowy trend. Trend? Więc to jest kawa? Kamu, jaś myśl trend. Tak, to. Więc jeżeli jesteś w tym dobry, na pewno będziesz bohaterem każdego dziecka. Bohaterem? To nie brzmi źle. Ale mu wjechała, to już on chce być bohaterem. Poza tym, upa są takie słodkie. Upa, jak wszyscy wiemy, jest maskotką Rayneta. Te dni, ostatnio staje się bardziej popularny niż ten żółty elektryczny szczur? Is that a fucking Pokémon reference? Co? Poczekaj, jest coś dziwnego w tym, co mówisz. Jak umiejętności Rynet są związane z słodkością Upy? One chyba są związane tylko w umyśle Mayuri. Musi być... musi jakby polować na te limitowane pluszaki Upy, które dają uczestnikom w oficjalnych turniejach. Nigdy nie stajesz się silniejsza z takimi impure, nieczystymi, zanieczyszczonymi intencjami Mayuri. Faris-chan jest zbyt zajęta, żeby iść na turnieje, ale myślę, że ona jest światowej klasy graczem. Jeżeli o to chodzi, jest faceless rabble. Te beztwarzowe rabble, czym jest rabble? Motłochy, ta beztwarzowa hołota biorąca udział w Faris Cup nie jest warta mi... nie jest warta mojej uwagi, nie jest godnym przeciwnikiem, przepraszam. Teraz się spodziewałem, runda druga skończyła się tak samo jak runda pierwsza. Nic nie był nawet blisko poziomu Faris. Nie, przepraszam, nie, ale Faris nigdy... nigdy przygrywa w Rynet. Chciałabym zaraz kimś, kto pójdzie łapa w łapę ze mną. O, Faris jest zbyt silna. Nie możemy wygrać. To było beznadziejne od samego początku. Cienki taki nastrój porażki został już rozpylony wśród wszystkich challengerów, czyli pretendentów. Niektórzy nawet upadli jak kolana ze wstydu. Wszyscy jesteście żałośni. Wyszedłem przed tłum.
nonszalancko spojrzałem w oczy Faris. Pytające oczy Faris. Ale jak mówią, zachowaj najlepsze na koniec. Daru, pozwól, że ci przedstawię. Jak walczy prawdziwy mężczyzna. Nie mów mi, że masz jakiś plan. Ha, zdecydowanie mam. Nazwijmy to operacją Słodka Strona. Głośne. O, odbiło się echem wokół mnie. Ten tłum pokonany okrutnie przez Faris zaufał. Wierzył we mnie. W nas wszystkich. W 8 uczestników trzeciej rundy. Pomścicie nas, powiedzieli. Czuję ich ból, daj mi siłę. Na początku byliśmy wrogami, ale teraz nasze serca dołączyły w Indomitable, w takim nieopanowanej sile Faeris. Z Kioma myśli, że on nadąży, co? Że da radę. Te łzy poległej dwudziestki nie zostaną bez sensu. Pamiętasz naszą obietnicę, Faris? Kiedy ten mecz się skończy, powiesz mi wszystko, co wiesz. Niesamowite. Szalony gnojer właściwie chce wygrać. To, że chce, a to, czy mu się uda, to inna sprawa. Dalej, Okarin. Tu oszalał. Naprawdę we mnie wierzą. Powoli podszedłem do stołu. 5 minut. Tyle zajmiesz, by zadecydować o tym meczu. Okej, runda trzecia. Zaczyna się. Reinet Access Butlers. Czas na pojedynek. Poddaję się. Nie zajęło nawet 5 minut. Jest słaby. Bardzo słaby. Oczywiście. Oczywiście, że jestem. Nigdy nie grałem w Reinet Arsys Butlers wcześniej. Nie ma szans, żebym wygrał, jeżeli nawet nie znam zasad. Swą drogą, nie jestem sam. Cała ósemka przy stole została zdmuchnięta. W ten sposób turniej skończył się totalnym zwycięstwem dla Faeris. Mayushi jest rozczarowana. Co był blef? Co się stało z operacją Słodka Strona? To było prawie jakby Kioma popełnił samobójstwo. Ja, nie mów mi. A, dokładnie. To jest dokładnie to, co sobie myślicie. Wskoczyłem na krzesło i zrobiłem niesamowitą pozycję, kąpiąc się w przyrywach, którzy byli pode mną. Skąd takie smutne miłe miny, ludzie? Operacja Słodka Strona była atakiem samobójczym. To chyba był najgorszy twój test ever. Nie wiem, nie znam zasad. Co jeszcze mogłem zrobić? A dlaczego jesteś taki dumny? Chociaż zrobiłem z ciebie żwirę do kuwety. Czy jeszcze nie wiesz, Faris, nian-nian? Wygrana czy przegrana, to nie ma różnicy. Co to niby ma znaczyć? Pamiętasz warunki, które postawiłem? Jeżeli Faris przegra, to powie wszystko. Nie. Mówisz się, Faris, to co powiedziałem, to jeżeli stanę przeciwko ciebie, powiesz mi wszystko, co wiesz. Jeżeli stanę przeciwko ciebie, teraz rozumiesz? Nigdy nie potrzebowałem wygrać. Nikt inny by to nie wymyślił. Co za pajac. Ci rupcy zostali zwabieni tutaj przez wizję domowej kuchni Faeris. Mieli obsesję po punkcie wygrywania. Ale nie ja. Twoje domowe gotowanko oznacza dla mnie nic. Ta różnica motywacji jest tym, co pozwoliło na samobójczą misję. Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Mój śmiech odbił się echem po kafajce. Wszyscy patrzyli na mnie, nie dowierzając. Mayuri jako jedyna się ucieszyła. Nasza największa fanka. Wow, Okarin, jesteś niesamowity.
To brudne zerganie, nieczysta zerywka. Masz chyba na myśli bestialsko sprytna. Przyłączy się sukces operacji słodka strona. Zszedłem z krzesła i podszedłem do Faris. Teraz Faris, odpowiedz mi, czym, gdzie jest IBN 5100? Nie? IBN 5100? Nie zgrywaj głupiej, mam rzetelne źródło. Pamiętam obraz IBN 5100, który wysłał mi Shining Finger. Znalazłem zdjęcia telefonu i pokazałem je Faris. Wiem, że masz informację o IBN 5100. Nie. Jak mam niby to według ciebie zapamiętać? Chociaż chyba widziałem ten komputer wcześniej. Co? Myślałem, że jesteś ekspertką retro-pecetów. Moja Ritter powiedziała. Ej, właśnie powiedziałaś, że masz źródło. Tak, Majushi jest rzetelnym źródłem. Nie jestem ekspertem, nie? Papa jest... Tato się zbierał, więc mamy ich masę w domu, to tyle. Co musi być... Tam musi być ukryty IBN 5100. Zabierzmy tam, natychmiast. Nie mogę, Nian. Co? Dlaczego? Mam pracę? Faris przywoła taki taki wiedźmi uśmieszek. Byłeś, to nie jest wiedźmi, no to jest taki wiecie, taki chytry, taki cwany, taki... Ponieważ to jest sanktuarium klanu Faeris. Klan Faeris? Tylko, mogą wejść tylko ci, którzy... którzy są... kocio uszkowymi... córkami klanu Faeris. Ci, którzy podążają za wiedzą. Miło Miko. Innymi słowy, może tam wejść tylko Faeris. Jeżeli spróbujesz tam wejść siłą, to wyrosną ci psie uszy. No jasne, że wyrosną psie uszy. No jasne. No prawda, Faris nie potrzebuje długiego rona. Nagle ona zaczęła zachowywać się jak wystraszona mała dziewczynka. Natychmiastowo powietrze zmieniło się. Powietrze zostało wypełnione taką złowieszczą atmosferą. Zdałem sobie sprawę, że jestem otoczony przez 27 fanów Faeris. Wszyscy patrzyli na mnie z przekrwionymi oczami. Ty tchórzu! Przekonwertowałeś swoich fanów, swoją armię! Faeris tylko mówi prawdę! Pokonanie jest teraz pod kontrolą, całkowitą kontrolą Faeris. Oni podchodzą, a te shuffle to jest takie przemieszanie, przemieszani? Nie, szurając nogami, szepcząc, fall, co znaczy dokładnie fall słowo? Podłe modlitwy do ich krociej bogini. Sprawiłeś, że Faeris płacze. Nigdy ci to nie wybaczymy. Nigdy. Faeris jest moją żoną. Kocie uszy są sprawiedliwością. Chcę pożyć te kocie uszy. Faeris, stan. Ha. Chcę polizać stópki Faeris. Chcę... chcę, żeby... żeby mocno mnie podeptała? Co jest? Cholera. Kolega się mówią serio. Potrzebuję informacji, które ma Faeris. Ale jestem teraz w dużej nieprzewadze. Ale mam teraz zbyt małą przewagę, żeby nacisnąć, żeby zaatakować. I mam osobistą słabość co do mocy Faeris. W tym tempie mogę zostać assimilated, dołączony. Przyswojony do kultu Faeris. Co mam zrobić? Wyrknąłem i złapałem się za prawy nadgarstek. Nie teraz! Jest zbyt wcześniej! Moja prawa dłoń zaczęła drżeć. Wyrzucałem agonię na mojej twarzy i próbowałem zakontrolować to drżenie. Nie mów mi! Czy się aktywuje system anti-Reinet? Ostrzegałam, że... jak będziesz grał w Reinet, to cię może zabić. Co? Skąd ona to wymyśliła? Zliderowałem Faeris i poszedłem w stronę wyjścia. Jej
zwolennicy pozwolili mi przejść. Czułem się, jakby wszyscy patrzyli na mnie chłodno, ale nie miałem czasu, żeby sprawdzić się i upewnić. Rzuciłem się w stronę drzwi na otwarte powietrze. Kso. Cholera. Wyszedłem z pustymi rękoma. Drżenie w mojej prawej ramieniu uspokoiło się, kiedy tylko doszedłem do kafejki. Ja muszę poprosić Daru albo Mayuri, zapytać Daru albo Mayuri o Fairies innego dnia. Wygląda na to, że całe moje wyczerpanie dotarło do mnie. I żeby było jeszcze gorzej, dzisiaj było strasznie gorąco. Słońce było silniejsze niż wtedy, kiedy wchodziliśmy w sierpień. Jakby będąc w tym cieple, otarłem pot z mojego czoła. Okarin! Mayuri wybiegła za mną. Uśmiechała się, machając w moją stronę, ale jej szybkość była zdecydowanie szybsza od mojej, czyli prędkość była szybsza od mojej. Co się stało? Fairy Trap się wstrączył? Nie, cóż. Chodzi po prostu o to, że po tym klienci mogą porozmawiać z Ferris-chan. Chciałem ci powiedzieć, że o tym IBN 5100. Znowu pokazałem Fairy zdjęcie. Dobra robota, Mayuri. Naprawdę inaczej. Poradziłeś sobie całkowicie inaczej niż pewien bezużyteczny superhaka, więc... Ferris-chan powiedziała, że to prawdopodobnie było, kiedy ona była w podstawówce. Zimnego, jesiennego dnia, kiedy Ferris-chan drżała z zimna i Lokaj, Kuroki-san, przyszedł pomóc. Nie obchodzi mnie, Lokaj, powiedz mi, przejdź do rzeczy. Więc chodzi o to, że ona... podała, że ona zdotowała, nie wiem, przekazała w dotacji jeden z komputerów ojca do kapliczki. Ona powiedziała, że wyglądał tak jak ten, którego szukasz. Starczy? Przekazała go w dotacji do kapliczki? To niespodziewana kombinacja. Komputery i kapliczki. To brzmi jak jakaś Dungeons and Dragons, nie? Elektronika i starożytne rytuały Shinto. One nie są nawet delikatnie związane. Której kapliczki? Tam, gdzie jest Lukako pewnie. Mayuri przechyliła głowę. Zmieszana. Nie wiem. Gdzie to może być? Nie zapytałaś jej? Nieważne. To już jest trop. Jedyna kapliczka w Akibie to Kanda Myojin i Yanabayashi Shrine. Nie wiem, czy Faris żyła w Akibie w tym momencie, ale przynajmniej to jest jakiś start. Dobra robota, Mayuri. Kontynuuj dalej misję Espionage. Nie wiem, czym jest Espionage. Szpiegowską misję. Czekajcie, proszę poprawić. SPN Hodge? Cokolwiek. Do dnia zaczęła. Żernaj. Okej, okay, papa! Zamiast wrócić do pracy, ona dalej machała do mnie, aż zniknęłam jej z pola widzenia. Kanda Myojin jest większa i bardziej popularna, więc 9 z 10 ludzi wybrałby ją jako miejsce do darowizny. Ale kiedy... I inquire. Kiedy spytałem w biurze kapliczki, nikt nie wiedział nic o żadnym starym komputerze. To pozostawia Yanabayashi Shrine. Pewnie tam też to nie będzie, ale muszę spróbować. Dobra, ktoś tam dzwoni. Nie znam to numeru, nie mam zapisanego. Kto tam? Co? Słyszę tylko hałas. Zły numer? Nie, może... Jesteś z organizacji, prawda? Czy to ostrzeżenie? Mówisz mi, żebym przestał badać CERN? A? To głos kobiety. I ona zdecydowanie nie rozumie tego, o co mówię. Nie jesteś z organizacji? Nie, to Makise. Makise. Mam podobnie jak bohater, bo nie pamiętam, że to Makise. Kurisu, tak? Kto? Chyba pamiętam ten głos strąć. Przepraszam, ale nie pamiętam. Powiedz mi, gdzie się spotkaliśmy. Paryż? Może London? A... Akihabara. Widzieliśmy się wczoraj, pamiętasz? Wczoraj? Makise. O, moja asystentka! Nie jestem twoją asystentką, Makise Kurisu. Jeżeli powiesz Kristina, to nie będę wiedział, że to ty. Nie jestem Kristina. Jakby raz masz to powtarzać? Nigdy nie przestajesz narzekać, co? Czyja to jest wina? Czyja?
Poczekaj chwilę. Skąd znasz mój numer? Coś tutaj nie pasowało. To nie było tak, że Kurisu była wolna od podejrzeń. Ona wciąż mogła być szpiegiem. Hashida-san mi powiedział. O, to nudne. Więc co tam, asystentko? Powiedziałam, że nie jestem twoją asystentką. Przechodząc do rzeczy. Gdzie teraz jesteś? Idę do Yanabayashi Shrine. Okej, więc cześć. Co? Co to było? Co ona ze mną porywa? Ona ze mną porywa! Jak moja asystentka śmiała mnie traktować? Powinien ją opieprzyć przy najbliższej okazji, kiedy się spotkamy. Ona myśli, że to wszystko... Ona myśli, że jest taka, a nie inna, ponieważ ona była publikowana w jakimś tam dzienniku. Głowę się poprzewracało. O, tutaj jest. No tutaj jesteś. Twoje osiągnięcia nie znaczą dla mnie nic. O czym ty gadasz? I pojawiłem się w Yanabayashi Shrine, znalazłem moją asystentkę, czekającą na mnie z jakiegoś powodu. Patrzyła na mnie z jej typowym dla niej wyrazem twarzy, takim grymasem. O co chodziło w tym telefonie? Po prostu chciałem cię zapytać, gdzie jesteś, a skoro mówiłeś, że tu idziesz, to przyszłam. Nikt cię o to nie prosił. A wciąż jestem tutaj. Dlaczego ona zawsze jest w takim złym nastroju? Dlaczego przyszłaś mnie zobaczyć? Nie przez to, że chciałam czy coś. Po prostu nie zrozumie źle. Ona dalej mówi tak niemiło. Nie mogę przestać myśleć o tym, co powiedziałeś wczoraj. Co powiedziałem? O IBN 5100 i CERN. Oczywiście. Pracujesz dla CERN, nie dla organizacji. Jesteś tutaj, żeby mnie zabić, prawda? Tak myślałem, że muszę stanąć przeciwko zabójcy. Że masz twarz zabójcy. Co jest nie tak z moją twarzą? Ale jesteś niemiły. Możesz się na chwilę uspokoić. Zawsze jesteś taki rozszalały. Nie wiesz, że jesteś starszy ode mnie. Uspokój się? Nie rozumiesz, jak to jest. Żyć dniem z dnia na dzień, nie wiedząc, kiedy kolejny zabójca w ciebie uderzy. Oj, zawsze gadasz te głupoty. Przyszłaś tutaj się pokłócić? Chcę po prostu wiedzieć, jak IBN 5100 i CERN są związane z sobą. Czy nie jesteś zainteresowana badaniami maszyn do podróży w czasie CERN? Bądź ze sobą szczera. Zamknij się. Nie jestem zainteresowana w ogóle maszynami do podróży w wehikuł czasu. Co ważniejsze, czy znalazłeś IBN 5100? Dlatego tu jestem. Iris spojrzała na Yanabayashi Shrine. Na mały jakby łuk Yanabayashi Shrine. Kaplica? Zgadza się. Następnie, z perfekcyjnym wyczuciem czasu, piękna dziewczyna, chłopak, ubrany w miko, pojawił się, wychodząc z biura kapliczki, trzymając bambusową miotłę. Kioma-san, witaj. Lukako. Dlaczego? I don't you have it. Dlaczego to nie masz? Mówisz o demonicznym mieczu Samidare? Myślałem, że powiedziałem, że masz go nosić cały czas. Przepraszam, ale trochę przeszkadza przy czyszczeniu, więc... Ktoś się zaatakuje, kiedy będziesz czyścił. Nikt ci nie pomoże, wiesz? To prawda, będę bardziej ostrożna dzisiaj. Hej, o czym wygadacie? Lukato w końcu zauważył Kurisu i spojrzał na nią taki trochę zaskoczony, trochę zdziwiony. Co to może być? Moja asystentka. Nie. Co to jest za przedstawienie? Ja tylko mówię prawdę, Christina. Nie jesteś z Japonii? Jestem z Japonii. Znaczy jak, Lukato, muszę pokazać twoje mojce o... Poczekaj, przedstaw mnie poprawnie. Chcesz być przedstawiona? Poprawnie? To jest nienaturalne, żeby nie przedstawić kogoś w takiej sytuacji. Muszę przyjąć, żeby przedstawić cię Lukako. Takie przedstawienie zajęłoby więcej niż 10 sekund. Co jest z tobą nie tak?
Zajebiste są te ich wymiany słowne. Proszę, nie kłóćcie się. Lukako był flustered. Flustered, zerwany. Wygląda to, że on myśli, że się kłócimy. To jest Macisa Kurisu, moja asystentka. Tak, cokolwiek, asystentka. Mów co chcesz. Miło mi cię poznać, Macisa-san. Jestem Uru Shibara, Luka. Mi również ciebie miło poznać. Ile masz lat? 17 w tym roku. Rok młodszy ode mnie. Naprawdę, Macisa-san? Jesteś taka wyrośnięta. Nie wierzę, że masz, że dzieli nas tylko rok. To znaczy, że wyglądasz starą. Się oczy jej zwężyły. Patrzy na mnie. Nie, o to chodziło. Jesteś naprawdę bardzo śliczna. Dziękuję. Ty jesteś bardzo urocza. Uroczy. Ale on jest królesiem. Chyba nie powinienem jej tego mówić. Shorts dowiedzenia się prawdy może być wystarczający, żeby ona wróciła do Ameryki. Przedstawiliśmy się sobie. Szczęśliwa? Możemy iść dalej? Jesteś takim dupciem. Patrz się, Lukako. Proszę o spotkanie z twoim ojcem. Możesz to zaaranżować? Tak, jasne. Ale czemu musisz pogadać z moim tatą? To bardzo ważna sprawa, która dotyczy przyszłości ludzkości. Przyszłości? Ludzkości? Pójdę po niego. Lukako pobiegł w stronę biura kapliczki. On wierzy we wszystko, co się powie. Łatwo naprawdę się nim zająć, w przeciwieństwie do mojej rebelianckiej asystentki. Na zdrowie. Ach nie, ja się przeziębiłam? Risu pociągnęła nosem, co powinno zatrzymać ją przed wrzeszczeniem na mnie przez chwilę. Wkrótce pojawi się ojciec Lukako. Lukako jest dosyć zdenerwowany. On praktycznie ciągnie ojca ze sobą. Pośpiesz się, tato, pośpiesz się! Zwolnij chwilę. Jeżeli będziesz mnie pośpieszał, upadnę. Ale przyszłość ludzkości jest stawką. O, cóż. O, zdecydowanie poważne. Spotkałem już ojca Lukako parę razy wcześniej. Jest miły. Miłym i takim szanującym dorosłym. W przeciwieństwie do tego, jak wychował Lukako. Chodzi o to, że powód, dla którego Lukako nosi Miko, jest taki, że jego ojciec mu kazał. Może jego ojciec jest zboczeńcem. Nie, żebym chciał wyśmiewać kapłana Shinto, albo coś w tym stylu. O, Kyoin-kyun. Kun, trochę minęło. Dziękuję, że zawsze zajmujesz się Luką. Honor po mojej stronie. Czy zaszczyt po mojej stronie? Nie wiem, w sumie jak to przetłumaczyć. Nazywa się Hyoin. Jego imię to nie Hyoin, to Okabe. O, naprawdę? Ej, asystentko, przestań komplikować rzeczy. Mówię tylko prawdę. Po co ona tu przylazła? Luka powiedział mi, że nazywa się Hyoin. Może Luka chciał mnie oszukać. To nie tak, tato. Okabe-san to jego prawdziwe imię, a Hyoin to... Jestem Hyoin. Okabe Rintaro jest to imię, które nadali ci rodzice, prawda? Zaprzeczasz temu? Po prostu bądź cicho, zombie. Co jest zombie? A, świetnie, że się dogadujecie. Ojciec Luka spojrzał na Kurisu. Też jesteś przyjaciółką Luka? Nie wiem, czy mówić Luki czy Luka. Chyba Luka będzie bardziej pasowało. Wiem, że to powinno być raczej Luki, ale Luka pasuje, no bo on jest facetem, nie? Proszę, dogadaj się z Luką. Od teraz. Ja... Ale widzisz? Moje dziecko jest bardzo delikatne. Daj spokój, tato. No weź się, tato.
Lucy wygląda, jakby zaraz miała się z jakiegoś powodu rozpłaczać. Z jakiego powodu? Znowu. Dowiemy się dopiero w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Zapraszam was do sekcji komentarzy. Piszcie. Nawet jeżeli wam nie macie na nic pomysłu, to zostawcie jakiś mały komentarz. To bardzo pomaga, żeby filmik gdzieś szedł dalej, żeby więcej osób go znajdywało. Myślę, że jest jakaś tam społeczność fanów Steins Gate'a Polska, a żadnej porządnej polskiej serii nie widziałem na polskim YouTubie, także być może właśnie ta seria przywoła tych fanów, jeżeli tak, to bardzo mi miło. Poza tym zapraszam do subskrybowania kanału. Na moim kanale często pojawiają się różne czytania gierki, jest to Rompa, jest Steins Gate, jest w planach jeszcze wiele innych, będzie Persona 5 odrywana za jakiś czas, no jest tego naprawdę sporo. Tak się, bardzo dziękuję wam za uwagę, zapraszam jeszcze do opisu, gdzie macie link do Twittera, Twitcha oraz wielu innych mediów. Zerknijcie sobie, może coś wam się spodoba, zobaczcie mnie na żywo. Streamuję w każdy piątek, niedzielę, poniedziałek oraz wtorek od godziny 17, aktualnie czasami od 18, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wszystko się układało, a w tym momencie się z wami żegnam, także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa!